Cześć kochani, dzisiaj będzie rybka. Akurat kupiliśmy taki sobie kawałek ładny. Filecik. Z łososia? To nie jest łosoś. To ale się nazywa rybka, nazywa się steelhead. No, ale tłumacząc na polskie, stalowa głowa. To jest takich łososiowatych bardziej. O, stalowa głowa? O, stalowa wola jest takie miasto w Polsce. No i co? Trzeba rybkę przyprawić troszkę, tak? No, musimy przyprawić. Stalowa wola, tak się moja babcia urodziła. O, widzisz, przypomniałeś? Stalowej tak, woli, tak. Coś do głowy. Solimy. Musi być. Nie za dużo, bo będziemy robić jeszcze potem, znaczy smarować ją potem właśnie. Będziemy jeszcze robić sosem. W sosie takim fajnym, który też jest słony. Pieprz. Na razie tylko delikatnie. Sól, pieprz. Skropimy delikatnie cytrynką. Piec nagrzewamy na 200 stopni i będziemy ją tak piekli około 25 minut. 30 minut, kochani? Do 30 minut, ale... Później sprawdzimy i stwierdzimy, czy nie daję żadnego oleju, nic, tylko poukładam masełko. Pewnie masełko musi być. Ono sobie potem tak fajnie spłynie. Rybka lubi masełko. Tak, łosoś lubi masełko, koperek też lubi. O! Damy jeszcze to. Może następnym razem. Zobaczcie, bo dzisiaj będzie troszkę inaczej, bez koperku. No i za chwilkę wkładamy do pieca, za 5 minut, niech się nagrzeje piekarnik. Pięknie wygląda. Kochani, piekarnik się nagrzał, wkładamy rybkę do pieca. O, gdzieś około 30 minut. Podałam na wyższą półkę. I tylko będzie grzałka dolna. Zobaczymy za 30 minut. Będziemy obserwować zresztą. Jaka piękna rybka. Pięknie skrzeczy. No teraz ją trzeba chyba smarować. Już prawie gotowa. Jak pachnie. Smażona na masełku. Smaruj kochani. Teraz tym właśnie dodamy. Powiedz naszym widzom, imbiru. Smarujesz. Imbir, czosnek. No pokażę to wam jak robię. Miód i sos sojowy. I to wszystko. Zrazem tylko tak delikatnie podpieczemy dosłownie 5 minut. I tu wyłożyć te przyprawki. A na razie tutaj wkładam na 5 minut. Rybka gotowa, jeszcze poleję tak. O. Była w piecu 35 minut. Mi się wydaje, że jest gotowa. Nie chcemy takiej spieczonej, suchej. Tak, rybka gotowa. Pięknie wygląda, kochani. Zostawimy ją na chwilę, a ja przygotuję jeszcze jakąś sałatkę do obiadu. Ale jeszcze pięknie pachnie ta rybka. Steelhead w sosie teriyaki. Za chwilkę będziemy próbować. Kochani, a do naszego łososia będzie taka miks sałat. To są takie mieszane listki sałaty, pomidorek i czerwona cebulka. Dajemy tylko troszkę soli. Nasza ulubiona taka właśnie przyprawa. Pieprz. Troszkę oliwki. Z oliwek. I troszkę octu balsamicznego, który bardzo lubimy. Balsamic vinegar. Tak. I to ulubiona nasza taka przyprawa do sałatek. Lepiej nam smakuje, dlatego cały czas używamy. No i za do tej właśnie rybki. Steelhead. I za chwilkę będziemy, kochani, rybkę zajadać. Kochani, obiadek gotowy. Rybka. Nasz ten ryż. Steelhead. Ryż makaronowy. Ryż i makaron mieszany. Makaroni. I sałatka nasza. Ulubiona sałatka. Ulubionym sosem. Zabieramy się, kochani, do jedzenia. Smacznego. Próbujemy. Ja próbuję rybkę. Kochani, ja też od rybki zawsze zaczynam. Zaraz sobie nałożymy na talerzyk, ale no, chcemy spróbować tylko pokazać wam, powiedzieć, czy smakuje. Kochani. Rybka. Rybka z tym steelhead. Próbujemy. Dobra.
pysznego. Tak, właśnie ten nasz ryż z makaronem. Bardzo ryż? Lubimy, bardzo go lubię. Kochani, powiedzcie, czy macie taki u siebie. Rice aroni właśnie się nazywa, ryż z makaronem. Na pewno mają, na pewno mają. Pyszne. My to z sałatką sobie konsumujemy. Przepyszne. Ale kochani, ta rybka pyszna. Jest przepyszna. To można by tak stać i jeść tutaj, ale my sobie usiądziemy, nałożymy na talerze, spokojnie sobie zjemy. Smacznego, kochani, do następnego. Wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Wszystko pyszne. Właśnie się. I do następnego. O, jakie dobre. Przepyszne.